Siemanko, z tej strony pomidorowy.pl i witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Crash Mind Over Mutant na konsolę Nintendo DS. I dzisiaj zabieramy się za Deserted Wasteland. Ej, Wasteland, czy wam się z czymś Wasteland kojarzy? Bo mi się kojarzy z serią Jacka i Daxtera, hehehe. No ale tak, zaczynamy Desert Wasteland, czyli trzeci świat z pięciu, tak więc jesteśmy już w ponad połowie gry. I dzisiejszy odcinek jest przedostatnim odcinkiem z tej serii, ponieważ następny odcinek to już będzie wielki finał, czyli świat numer 5 i tylko 5. I w gwoli ścisłości, w gwoli przypomnienia, dlaczego nie pokazuję wszystkich 8 poziomów, tak jak to powinno być plus boss? Otóż 4 poziomy, które tam bym wam pokazał, czyli te pozostałe, tak na dobrą sprawę niczym się nie wyróżniają od tych pierwszych poziomów, jakie robimy w każdym nowym świecie. Dlatego, że one jedyne czym się różnią, to to, że są niektóre sekcje dodatkowe i uważam, że nie ma to jakby najmniejszego sensu, bym to pokazywał. Tym bardziej, że nie robię gierki na 100%, ponieważ 100% nie istnieje w tej gierce, bo technicznie masz jedno i to samo zakończenie. Więc dlatego stwierdziłem, że nie opyla się, plus ja tej gierki do końca nie znam, więc nie chcę też za bardzo zbyt długo spędzać czasu w tych poziomach tylko dlatego, bo nie wiem, bo wymarzyło mi się robienie 100%. Wiecie, o co chodzi. No ale dobra, porozmawiajmy sobie na temat tej gierki, więc powiem szczerze, że opinia na temat tej gierki troszeczkę mi się zmieniła od poprzedniego odcinka, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku dosyć sceptycznie się wypowiadam na temat Mind Over Mutant, mówiąc, że jest to dosyć słaba wersja, ale przyznam szczerze, że gierka nawet mi się spodobała właśnie po tym świecie. Mimo, że dalej uważam, że poziomy Crasha są niestety troszeczkę do dupy, bo jednak w większości one polegają na tym samym i nie ma jakby za bardzo takiej oryginalności, bo każdy z tych poziomów ma dokładnie jeden i ten sam soundtrack, co jest dosyć bardzo leniwe ze strony twórców, dokładnie to ze strony Amaze Entertainment. Bo niestety lubiłem coś takiego w serii Crasha, że każdy poziom na swój sposób się wyróżniał, że nie było czegoś takiego, że o, jest tutaj ten jeden i ten sam soundtrack. No i czas na debiut nowego, ekskluzywnego tytana tylko i wyłącznie dla tej wersji gry, czyli Anubis Vicious, albo Vicious, jak chcemy sobie nazwać. Czyli jest to dosłownie fantom, który ma takie moce, że może sobie latać, bo nie posiada nóg. I ten fantom jest dosyć spoko, dlatego że on praktycznie jest w stanie zadać dosyć spory damage, co jest w stanie mega ułatwić niektóre poziomy i niektóre sekwencje w gierce. I tutaj tak na dobrą sprawę troszeczkę się zakłopotałem, dlatego że okazuje się, że trzeba będzie zniszczyć któryś z kaktusów, gdzie będzie praktycznie skrzynka z wykrzyknikiem. A jak nie kaktus, to coś trzeba było jeszcze zrobić. A, czyli kaktus jednak, widzicie? Dobrze myślałem. Ta gierka ma jedną taką dosyć powtarzalną zasadę, a ta zasada jest taka, że kiedy masz przykładowo 100 skrzynek żelaznych i masz wokół siebie takie, powiedzmy, kaktusy jak właśnie w tym świecie lub jakieś inne przedmioty, to staraj się tym nowym tytanem niszczyć te przedmioty, dlatego że kiedy będziesz niszczył te przedmioty, to jest spora szansa, że pod tamtym przedmiotem będzie jakby skrzynka z wykrzyknikiem, która pozwoli ci przedostać się dalej. I to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o gameplay. W ogóle nie wspominałem wam o tym, ale w sumie tak z perspektywy czasu po pierwszym odcinku myślę, że warto jest na ten temat wspomnieć. A więc uważam troszeczkę, że ta animacja jak Crash tańczy, kiedy zdobywa 100%, jest dosyć urocza. W sensie, kiedy pokonujesz bossa. Jakoś tak, nie wiem, dla mnie to takie trochę urocze jest. Tak wiem, dziwnym jestem człowiekiem, że na coś takiego zwracam uwagę, ale naprawdę jakoś tak mi się spodobało, że jest muzyka z Titansów, że wiecie, że mission complete i tak dalej. I nagle jest właśnie coś takiego. Jakoś mi się to spodobało. Może jestem dziwny, może nie, ale przynajmniej szczery jestem z wami w tej kwestii. I teraz nasze zadanie to będzie takie, że będziemy niszczyć właśnie kaktusy, żeby zabrały nas na inną stronę. Dlatego, że teraz
gdy poleciliśmy w tę stronę, to będziemy właśnie szli do tajnego exitu, który zabierze nas do poziomu 3.7. Dokładnie tak. Bo gdybyśmy szli cały czas dołem, to byśmy doszli do exitu, który zabrałby nas do poziomu 3.3, a my chcemy jakby troszeczkę ominąć te mniej lub po prostu mniej interesujące poziomy. Mniej ważne lub mniej interesujące. Dla mnie na przykład one są takie, no, mniej ważne. I tak tutaj przy was zrobiłem save state'a, dlatego że ja zawsze robię te save state'y nie ze względu na to, że o, będę chciał powtarzać, bo nie wiem, bo mi jakaś sekcja nie wyszła, chociaż wiem, że już zaraz będę o to podejrzewany, bo haha, winny się tłumaczy, jakkolwiek to brzmi oczywiście. Ale ja bardziej robię te save state'y też z tego względu, że niestety mam pewne czasami problemy z emulatorem DS-a, że czasem jak zbyt dużo rzeczy dzieje się na ekranie, to gra potrafi mi się skraszować. I taki mam właśnie problem z Mind Over Mutant, nie wiem czemu. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ta gra ma jakby taki problem, czy po prostu emulator DS-a nie wyrabia przy tylu poligonach naraz. Co jest dla mnie dosyć zaskakujące, no ale no dobra, no. Tak najwidoczniej musi być. Jakbyście słyszeli, że gadam, nie wiem, przez nos, to bardzo serdecznie przepraszam za to, ale jako, że ruszyła ta trochę gorsza połowa czerwca, w sumie to bardziej końcówka, to zaatakowała mnie alergia standardowo. Tym bardziej, że niestety problem u mnie jest taki, że teraz trochę trawa zarosła przed moim blokiem, co niestety idzie na moją niekorzyść, dlatego że kiedy jest ta trawa, to mam z dziebką problem, dlatego że mam uczulenie jakby na tą nieskoszoną trawę, bo jednak ona zaczyna pylić, przez co pyłki dostają się do okna i sami wiecie, co się później dzieje. Armagedon kichnieć. Już dzisiaj miałem taki armagedon, że po prostu sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, ile kurde, jaka seryjka poszła kichnieć. Ale też jestem po nagraniu właśnie Crasha Bandicoot 1, który debiutuje 28 czerwca. Ja to nagrywam 25. Tak więc wy będziecie możliwe, że jeszcze mieli tego samego dnia pod wieczór drugi odcinek. I po prostu z następnym tygodniem będziecie mieli odcinek finałowy i zabierzemy się w końcu za ostatnią grę z tego maratonu, ponieważ ten maraton, powiem wam szczerze, ze wszystkich maratonów, jeżeli chodzi o Crasha Bandicoota, ten maraton trwa najdłużej. Serio. Bo na przykład pierwszy maraton Crasha to tam trwał od właśnie 28 czerwca i bodajże skończył się on jakoś na początku sierpnia, bodajże tam 5 albo 6 sierpnia. Drugi maraton zaczął się też w czerwcu i skończył się w lipcu, pod koniec. Trzeci maraton zaczął się jakoś tak w kwietniu, skończył się w maju, praktycznie na samej końcówce maja. A ten zaczął się w kwietniu, mamy końcówka czerwca, początek lipca i dalej się nie skończył, więc trzeba coś z tym zrobić. Mimo że ja bardzo nie chcę kończyć tych maratonów, bo Crash to jest na tyle taka świetna seria, że ja bym ją mógł maratonować, maratonować i jeszcze raz maratonować. Ale ja wiem, że też ludzie chcą coś innego oglądać na kanale i niekoniecznie są fanami Crasha Bandicoota, więc niestety to też trzeba się z tego wywiązać. Ale uwierzcie mi, gdybym miał możliwość, to bym to robił tak długo, jakby mi się żywnie podobało. Bo serio, maratonowanie takiej serii jak Crash to jest po prostu, jak ja to lubię mówić, obowiązek. To jest taki mój osobisty obowiązek, którego muszę dopilnować. Ale hej, przynajmniej będziemy mieli wszystkie gry do Crasha Bandicoot 4 zrobione, więc to jest najważniejsze. To jest, że tak powiem, cool. To jest po prostu coś świetnego. I zaczynamy ostatni poziom w świecie trzecim. Poziom 3.8. Tak jak już zresztą zauważyliście, typowym lenistwem w tej gierce jest to, że żaden z poziomów nie ma nazw. Co niestety tylko możemy sobie powiedzieć, że hej, robimy poziom 3.1, ej, robimy poziom 3.2, ej, robimy poziom 3.7, ej, robimy poziom 3.8. Co niestety jest też takim typowym Super Mario Brosowym jakby stylem, bo przypomnę tylko, że w Super Mario Bros. Na NES-a też coś takiego było, że mieliśmy świat 1.1, świat 2.1, świat 3.1, świat 4.1, świat 5.1, świat 6.1, świat 7.1, świat 8.1. I to samo mamy w tej gierce. Ale koniec krytykowania tej gierki, bo ja mówię, już swoje wady z mojej strony powiedziałem, co mi się troszeczkę w tej gierce nie podoba.
Ale reasumując, polecam sobie zagrać tą gierkę. Nawet dla takiego własnego doświadczenia. Może wam się bardziej przypadnie ta gierka do gustu, bo mi osobiście uważam, że na pewno lepiej wypada teraz niż Crash of the Titans. Serio, naprawdę. Próbowałem sobie ostatnio grać znowu w Crash of the Titans na Nintendo DS. To skończyło się to tym, że po chyba godzince wyłączyłem, bo po prostu miałem już dosyć tego. Jakby problem z Titansami na DS-a i z Titansami na GBA jest taki, że te poziomy są zbyt długie i po prostu czasami to jest monotonne, bo poziom się dłuży i dłuży i dłuży. A w przypadku Mind Over Mutant na DS-a to zauważyłem, pewnie to też przez ten mój pseudo speedrun, który teraz tutaj wam pokazuję, ale zauważyłem, że po prostu jakoś tak szybciej to wszystko przebiega niż w Of the Titans i na GBA i na Nintendo DS. I czemu ja tego kurde nie wyedytowałem? What the fuck? To będzie dosyć ciekawy odcinek pod tym względem. No i niestety umarłem dlatego, że mnie piasek wciągnął. Tak więc lecimy sobie w takim razie dalej. Oczywiście osiadamy naszego Anubisa Vikousa. Vikousa, kurde. Sorry za przejęzyczenie się. I lecimy z koksem. Trzeba kurde przejść dalej giereczkę. Ogólnie to myślę, że nie będzie dla nikogo zdziwieniem to, że jeżeli chodzi o bossa w tym numer świecie. Numer świecie, what the f... Co ty gadasz, pomidor? Jezu, po jakim ty języku gadasz? Aż muszę wodę się napić, nie? Mam nadzieję, że nie będzie to dla was zdziwieniem, że bossem w tym świecie będzie też Anubis Vicious, tylko że w trochę innej wersji. No bo jednak przyzwyczailiśmy się chyba już do tego, że jak są nowe tytany lub nowe mutanty, bo w sumie to bardziej bym nazwał mutantem niż tytanem, jeżeli mam być szczery, to już się chyba przyzwyczailiśmy do tego, że kiedy mamy debiut nowych przeciwników, nowych postaci, nowych stworków, to raczej nie powinno być to dla was zdziwieniem, że mamy... No, że po prostu te nowe mutanty jakby debiutują jako bossowie. Myślę, że to dla nikogo nie powinno być zdziwienie. I kurde, mówię, jakoś mam ostatnio taki dziwny tydzień i dziwne miesiące, że po prostu raz jest tak, że potrafię zrobić perfekcyjny komentarz bez żadnego zająknięcia się, bez żadnego takiego zaplątania, a innym razem kurde wychodzą te gorsze dni, gdzie po prostu się plączę i tyle w zasadzie. I tak to później wygląda i tak to się później prezentuje. I to jest właśnie smutne bardzo. No ale dobra, to był poziom 3.8, czyli ostatni poziom platformowy, więc nadszedł czas na konfrontację z bossem. I ciekawe, co to będzie za boss? My już wiemy, co to będzie za boss. Już kurde się ukazał nam. I widzę kurde taką za każdym razem dziwną zależność, że bossowie za każdym razem, kiedy się pojawiają, muszą zawsze tą mordę wydzierać. Ja nie rozumiem czemu, nie? Ale przynajmniej teraz walka będzie wyrównana, ponieważ tutaj tych dwóch Anubisów się będzie napierdzielało. Więc Anubis, ten z którym walczymy, będzie miał takie dziwne ataki, że po zbiciu mu praktycznie paska zdrowia, on będzie szedł właśnie na tam, na wprost. Do tej scenarii, którą widzimy teraz na wprost. I będzie przyzywał kamienne posągi Cortexa, które w zasadzie będą tylko stały, nic więcej. No i w przypadku zabrania mu, powiedzmy, drugiego paska zdrowia, to on teraz będzie przyzywał klony, czyli coś jak walka z Glimanem Voxem z Ratcheta Gladiator. W sumie to nie, przepraszam, nie z Glimanem Voxem, a z tym, z Ace'em Hardlightem, z Ace'em Twarde Światło. A, ale to był suchar, nie? Nieśmieszny żarcik, kurde. Oczywiście mój Anubis niedługo padnie, co będzie można zobaczyć na gameplayu, aczkolwiek boss i tak już dostanie wystarczająco w dupę, że niestety nic po nim nie zostanie. I to jest przykre trochę, że bossowie są tak zraszowani, bo nie wydaje mi się, że twórcy chcieli coś takiego zrobić. Wydaje mi się, że konfrontacje miały być zupełnie inne, ale po prostu troszeczkę przyspieszyli grę w produkcji, przez co mamy teraz taką drugą wersję Crasha of the Titans. Serio, ta gra powinna się prędzej nazywać Crash of the Titans 2 niż Mind Over Mutant, ale to taka moja luźna dygresja. No i teraz ogromny posąg Cortexa, który prawdopodobnie będzie strzelał. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to będzie chyba takie nawiązanie do naszego Anubisa Rexa z Pac-Man World.
No i po bosie. Serio. Tak wyglądała konfrontacja. I mamy szary klejnot. I serio, ten taniec jest mega uroczy. Cały czas będę to podtrzymywał. Bez żadnego tutaj, kurde, zająknięcia. Będę to cały czas podtrzymywał, że ten taniec jest po prostu uroczy. Uroczy. I czas na Engine Labs. Czyli jakby gra słowna. Dlatego, że to nie jest Engine, takiego jakiego znamy, tylko Engine. Wiecie, J-I-N. Tak więc Engine Labs, laboratorium Engina. No i zaczynamy sobie teraz poziomik. W sumie muzyka w tym poziomie jest jako tako nawet spoko. Jak sobie tak słuchałem. Nie jest zła, nie mam jakby do niej żadnych zastrzeżeń. Ale boss w tym świecie jest naprawdę mega skurczysynem. Nie będę tutaj klął, nie będę tutaj obrażał w żaden mniej lub bardziej negatywny sposób, ale po prostu kurde jest skurczysynem. Nie lubię go, nienawidzę go. Śmietnik to jest i tyle. Oczywiście debiut Doom Monkeys, bo nie mógłbym tego oczywiście przeoczyć. Tak, one również się tutaj pojawiają, co dla mnie, szczerze powiedziawszy, nie ma najmniejszego sensu, że one się tutaj pojawiają, bo Doom Monkeys miały swój debiut, pamiętam, na plaży w Life's a Bitch. Crash of the Titans się kłania na PS2, Xboxa 360 i Wii. I kiedyś miał wyjść jeszcze na Play'a trójkę, ale nie wyszedł. A wielka szkoda, bo gra mogłaby być jeszcze lepsza i ładniej graficznie wyglądać. I oto przed państwem Psycho Mandra. Tak, to jest nowy nasz mutant. Psycho Mandra, czyli po prostu połączenie mandry i psychozy. Nie wiem, jakby to powiedzieć, to, bo to jest coś a la taka roślinka, która ma możliwości atakowania różnymi tymi. Nie no, nie będę ukrywał, ten tytan jest też bezużyteczny. W ogóle te mutanty w większości to takie trochę bez sensu są. Poza Spike'iem oczywiście i tam paroma wybranymi jak Electric na przykład, bo Electric ma jako tako sens, ale powiedzcie mi, jaki jest sens grania takim Psycho Mandrą. Taką Psycho Mandrą, jaki to jest sens? By the way, Psycho Mandra jest bossem w tym świecie. To jest właśnie między innymi powód, dlaczego ja nie lubię tego bossa, bo serio. Sami sobie zobaczycie konfrontację z nim, to myślę, że podzielicie moje zdanie, że Psycho Mandra po prostu... What the fuck, co to w ogóle jest? Coraz ciężej mi się kurde oddycha przez ten nos. What the fuck. Już kurde, zużyłem chyba piątą parę chusteczek i dalej jest to samo, kurde. Czy to się kiedyś zmieni? Może lepiej byłoby, gdyby deszcz popadał, bo wtedy to przynajmniej bym miał troszeczkę spokój. I nie, to, że mam alergię i to, że cierpię teraz, nie oznacza, że nie wiem, że jestem jakimś hejterem lata, jak co po niektórzy, hehe. Nie, 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 ja lato jako porę roku bardzo lubię, dlatego że... Przynajmniej to jest okres, kiedy można się trochę wychillować. Można sobie pójść na jakiś rower, pójść na ognisko. I niby to samo można zrobić w każdą inną porę roku, ale ja zawsze uważam, że taki zawsze jest fajny klimacik, jak się robi to na lato. Czy tam jedzie na rower na lato. Wiem, że niektórzy lubią jeździć w zimę czy coś takiego, ale ja jakby jakimś takim super fanem nie jestem, ponieważ ja mam taką tendencję, że gdybym ja pojechał na rower zimą, to bym się prawdopodobnie wyjebał na lądzie. I to nawet nie jest żadna ten ujma czy jakieś takie pociśnięcie po sobie, ale serio, ja mam taką tendencję, że jak ja bym na lodzie pojechał rowerem, to wyjebałbym się i to byłoby gwarantowane, że siniaki by były i byłbym poobijany trochę. Zresztą ja mam problem z łyżwami, co to by było z rowerem, kurde. Tak, i teraz zadanie jest właśnie takie, że musimy atakować te takie roślinki, które właśnie mogą trzymać w sobie skrzynkę z wykrzyknikiem, dlatego warto jest atakować je, bo sami zresztą widzicie, jak to jest.
przynajmniej sobie mogliśmy odblokować drogę do exitu, ponieważ tutaj zaraz będzie exit i poziom 4-1 będziemy mieli zaliczony. Przez co zostanie już nam tylko ostatnia wyspa, raczej ostatnia lokacja i będziemy mieli walkę z bossem i finałowym bossem, jakim jest doktor...